Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościoX.pl. Naszym gościem jest Jakub Chmiel. Jesteśmy w Czeskiej Republice, jak to nazywasz? Republika Czeska. Republika po prostu. Czeska, tak. A dlaczego jesteśmy tutaj, w czeskim Cieszynie? Bo aktualnie trenuję w czeskim klubie, jestem bardzo związany z tym miejscem. W czeskim Cieszynie uczęszczam na zajęcia tańca, gdzie trenuję zawodowo, również w Ostrawie. Kultura czeska nie jest mi też obca, bo mam dziewczynę z Czech, umiem płynnie mówić po czesku i dlatego tu się dzisiaj znajdujemy. Dobra, to powiedz teraz to samo po czesku. O Boże, co ja powiedziałem? To sobie muszę przypomnieć, no, matko jedna. Dobrze. Żyję w Czeskiej Republice, takie trenuję. Mam holku z Česka, którą zmiluję, společně trenuję w tanecznym klubie Marendi, a jsem spojený z touto oblastí. Tak, z oblasti jesteśmy też spojeni. Co to znaczy, spojeni z oblasti? Z tą częścią właśnie Czeskiej Republiki jestem złączony. Fajnie. Teraz jesteś złączony z fontanną, jesteś złączony z tańcem, to ustawiliśmy, i z matematyką. Tak. Uczysz matematyki, uczyłeś matematyki przez ostatni rok szkolny. W pewnej szkole zostałeś nawet nauczycielem roku. Tak się zdarzyło. Jak to się stało? Jak to się stało, sam nie wiem, bo sam bym chyba siebie nie wybrał. Natomiast był to taki plebiscyt miejscowy w szkole, w której uczyłem, wybierany przez uczniów. Chyba, że startowałeś w kategorii nauczyciel tańczący i byłeś tylko... Nie. W tej kategorii nie startowałem, natomiast było to niezwykle miłe dla mnie wyróżnienie, że po jedynie roku współpracy z nimi oni w jakiś sposób mnie docenili i to nawet w dość konkretny sposób, no bo zostać nauczycielem roku dla mnie było niezwykłym wyróżnieniem i cieszę się, że mogłem im pomóc. To porozmawiamy najpierw trochę o szkole, później przeniesiemy się do tańca i jakoś połączymy taniec ze szkołą. Czyli będziemy mówić na przykład o twojej... W moim życiu. O twoim życiu, tak. Jak ci się uczyło tej matematyki? Bo jesteś takim świeżakiem, po studiach trafiłeś do szkoły, gdzie mogłeś pokazać, jak potrafisz uczyć. No i jak to się udawało albo nie udawało? Powiem szczerze, że moja droga w szkole zaczęła się totalnie z przypadku. Podszedłem do tego bardzo lekką ręką, jak to się mówi. Zostałem poproszony o to, żeby zastępować pewną nauczycielkę przez 2 miesiące. No i powiedziałem, no będzie to ciekawe doświadczenie. Na początku w ogóle tam nie chciałem iść, ale potem już się tego podjąłem. Będzie to fajne doświadczenie, dowiem się czegoś nowego. Kontakt z młodymi ludźmi zawsze bardzo mi się podobał. No i stwierdziłem, że się podejmę tego wyzwania. Pewnie nawet nie miałeś świadomości, że to jest... Żadnej. Absolutnie. Są rady, że to są egzaminy, że to jest odpowiedzialność, że rodzice... Dzieci też różne. W ogóle nie bałem się właśnie tego przygotowania merytorycznego, bo była to jednak szkoła podstawowa. Zagadnienia były w miarę proste, natomiast zderzyłem się z całą masą problemów, które towarzyszą właśnie procesowi edukacji. I nawet nie byłem w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo odpowiedzialną funkcję podejmuję. Mhm. Bo nauczyciel... Co było takim problemem z perspektywy teraz już zakończonego roku szkolnego? Bo powiedziałeś całą masą problemów. Całą masą problemów, no między innymi biurokracja, od której to wszystko się zaczyna, ale to jeszcze nie był aż tak ogromny problem. Natomiast dostałem 3-4 klasy w sumie, 3 piąte, 1 8. Niektóre klasy oczywiście były wspaniałe, wszystkie klasy były wspaniałe. Natomiast dostałem dzieci często z trudnych rodzin, które miały bardzo różne problemy. Do każdego z tych problemów trzeba było podejść indywidualnie. I wbrew pozorom nauka matematyki nie była jedynym środkiem dotarcia do nich, ale właśnie też musiałem stosować różnego rodzaju mechanizmy dydaktyczne. I dla młodego, 23-letniego człowieka, który tak jakby raczkował w zawodzie nauczyciela, było to niezwykle trudne. To wracając, czyli były pewne problemy, z którymi się zetknąłeś, nie miałeś świadomości tego, że tak żadnej w szkole. Co byś zmienił w szkole, tak w ogóle, gdybyś miał takie możliwości? Powiem szczerze, że po tym roku, który przeżyłem w SP3, jest kilka takich rzeczy. Ogólnie szkoła była bardzo fajna, ale w procesie dydaktycznym jest dużo rzeczy jeszcze z systemu pruskiego, który został, które mi się nie podobają. Między innymi to nieustanne sprawdziane kartkówki, które są właśnie co tydzień czy co 2 tygodnie nieustannie egzekwowane. Jest strasznie niewygodnym dla dziecka żyć w ciągłym stresie, tego, że mogę zostać odpytany. Każdy mamy prawo do tego, żeby być w jakimś czasie niedysponowany. Mamy różnego rodzaju problemy, czy to rodzinne, czy to jakieś wewnętrzne, tak, które przeżywamy, jakieś dramaty. Więc wydaje mi się, że proces nauczania powinien być rzeczą przyjemną, które dziecko chce robić, aniżeli musi. Więc taka właśnie pozytywna atmosfera na lekcji wydaje mi się, że jest niezwykle... Oceny. Tak, nie wykluczyłbym ocen. Nie. Ja bym te oceny zostawił z tym, że ja nie potrzebuję widzieć, czy dziecko umie liczyć ułamki na sprawdzianie, które trwa 45 minut, ale ja przecież widzę, jak dziecko pracowało cały miesiąc licząc te ułamki i sam jestem w stanie stwierdzić, jaką to dziecko ocenę powinno dostać. Bo taka mobilizacja wydaje mi się, że jest okej, ale straszenie dzieci nieustannie ocenami jest
czymś wydaje mi się złym. Kolejna sprawa, żeby uczeń chciał się uczyć danego przedmiotu, wydaje mi się, że powinien mieć dobrą relację z nauczycielem. Że nauczyciel powinien oczywiście być dla niego autorytetem, te granice nie mogą się zatrzeć, ale musi to wszystko przebiegać w takim pozytywnym duchu i wydaje mi się, że to chyba najbardziej udało mi się uzyskać, bo między innymi uczniowie, którzy mieli problemy, czy to rodzinne, czy to właśnie szkolne, naukowe, oni potrafili uwierzyć, że nie są we wszystkim źli, że potrafią być w czymś dobrzy i uwierzyli w swoje możliwości. Tak, poczuli się docenieni na pewno. I później przeżyłeś też egzamin. Tak, co było dla mnie chyba największym przeżyciem. Pracowałeś się razem z uczniami. Niezwykle, niesamowicie. Czy będą tam funkcje wartościowe? Powiem też dlaczego. Ta ósma klasa, którą ja dostałem, była bardzo specyficzna. Tam było tyle różnych przypadków, tyle różnych problemów. Te dzieci były przekochane, ich uwielbiam całym sercem, ale jak dostałem ich chyba po pierwszych dwóch tygodniach, to rozłożyłem ręce i powiedziałem, ja chyba nie wytrzymam tego roku. Oni byli wspaniali, ale po prostu mieli takie braki, takie zaległości, już się to ciągnęło, mieli 7 nauczycieli matematyków wcześniej. Ciągnęły się te zaległości za nimi nieustająco i muszę powiedzieć, że właśnie ten okres strajków między innymi, czy ten okres, w którym była chwila wytchnienia wolnego, słuchajcie, cała klasa przychodziła na moje zajęcia i siedzieliśmy po 4-5 godzin i muciliśmy matematykę. Co dało efekt na egzaminie? Teraz wczoraj, przedwczoraj dostawałem wiadomości SMS-owe, gdzie dostali się do szkoły średniej, że się udało, dziękowali. Jak przeprowadzałem pierwszy egzamin, to tam wyniki były na poziomie 4, 6, 10%. To był dramat. No tak, więc to nawet nie jest ten próg 30%, czyli zdawałeś tak, maturę. Tak, więc dla mnie jest to niezwykły sukces i nawet nie mierzę tego, kto jaki wynik osiągnął, bo to nie jest dla mnie ważne. Jeżeli uczeń, który miał na próbnym egzaminie 4% i wychodzi z 30-40%, to dla mnie to jest dla mnie niesamowity sukces i radością mnie dla papa i mówi, napisali mi przed wiadomości, dziękuję panie profesorze, że właśnie tak się to udało wszystko wyprostować. I przeżyłeś strajk też? Przeżyłem strajk. Bardzo złączyłem się z tą grupą zawodową, więc na początku też strajkowałem, ale nie po to przyszedłem do tej szkoły na początku 2 miesiące i później, żeby ich zostawić, tak? Więc wydaje mi się. Uczniów. Uczniów, tak, tak, tak. Została mi powierzona jakaś odpowiedzialność, jakieś konkretne zadanie, więc chciałem wyjść z tego z twarzą i nie mogłem ich zostawić. Chcesz uczyć kiedyś w przyszłości jeszcze matematyki? Myślę, że tak. Bardzo chciałbym uczyć w liceum, dokładnie w Koperniku. Jest to takie moje. Jestem z Kopernika, tak. To jest takie moje ciche marzenie. Teraz ponad Kopernik będzie miał w tym roku 80 lat istnienia, tak? Byłeś tym pierwszym rocznikiem, który skończył Kopernika. nie byłem tym pierwszym rocznikiem, który skończył Kopernika. Natomiast no, rzeczywiście taka akcja będzie miała miejsce. No i na pewno wszyscy absolwenci się zjadą i kupnie to odprawimy. Dobrze. To w takim razie zostawmy na razie uczne odprawiny. Taniec. Bo to jest w sumie rzecz, którą robisz od 9 roku życia, tak? Skąd pomysł na taniec? To jest taniec towarzyski? Tak, to jest taniec towarzyski, dokładnie tańczę tańce latynoamerykańskie. Taniec w mojej głowie się w ogóle nie zrodził. Zawsze byłem pulchnym dzieckiem, więc kilogramów mi nie brakowało. Już chwytałem się wszystkiego, koszykówki, siatkówki, no sumo jeszcze nie. Natomiast chwytałem się różnych sportów, no i powiedzmy sobie szczerze, Michaelem Jordanem nigdy nie byłem, ani żadnym celebrytą sportowym, więc dziadek postanowił, że zapisze mnie do zespołu folklorystycznego, ale tam nie chciałem iść za żadne skarby świata, więc zapisał mnie do takiego miejscowego małego klubiku Latina ze Brzydowice. Tam tańczyłeś bailando? Tam tańczyłem bailando i pochodne bailando. Na początku nie podobało mi się to, nie chciałem tam chodzić, ale jakieś tam pierwsze sukcesy, ładne dziewczyny się pojawiły na zajęciach, byłem takim rodzynkiem, zaczęło być fajnie, no i oczywiście potem ten sportowy duch zamiłowania do tańca już automatycznie jakby weszło mi w krew. I tańczysz. I tańczę do teraz. Swoją obecną życiową i sceniczną, tak? Od 5 lat się znacie? Od 5 lat się znamy, jesteśmy razem w związku od 3,5 roku. Jest to dla nas bardzo wygodne. Z racji faktu, że codziennie widzimy się na treningach, spędzamy tam wiele godzin, więc po prostu tą naszą relację jeszcze bardziej pogłębiamy przez ten taniec. Oczywiście niejednokrotnie są kłótnie, są sprzeczki, jak to w sportach bywa, ale rozwiązujemy je tanecznie i wydaje mi się, że to jest taka zdrowa relacja. Mhm. Czyli tak, zobacz, bo taniec wpłynął i na szkołę też, bo tak sobie pomyślałem, że piszesz teraz pracę taką jako dyplomową w wychowaniu dzieci przez taniec. Cały czas też jesteś tancerzem. Będziesz chyba, bo byłeś w Atenach, będziesz znowu próbował, tak? Tak, od września znowu ruszamy z nowym sezonem
i będziesz startował w różnych konkursach? Tak. Tak? No dobrze. Z tego co wiem, bo rozmawiamy trochę przed włączeniem kamer, to jest, jak to określić, piekielnie drogi sport. Prawda. Skąd macie pieniądze? Albo pieniądze, nie macie tych pieniędzy i właśnie... Pieniądze mamy, jeśli ich sobie zarobimy. No. Niestety inne sporty, albo niestety, no fajnie mieć sponsora, zawsze każdy o tym marzy. Natomiast my tancerze nie jesteśmy aż tak popularnym sportem jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka, więc większość właśnie z tych wydatków pokrywamy sami. Z lekcji, które sami oduczymy, czy z różnego rodzaju innych dorywczych prac, które wykonujemy. Natomiast tak jak mówię, no, jeżeli chce się dojść na sam szczyt, a powiedzmy sobie szczerze, że tam gdzieś w tych okolicach aspiruję, bo jestem jeszcze młody, moja kariera jest teraz dobrze nastartowana, jak sobie mówię czeski, więc wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że idzie to wszystko w dobrym kierunku i po prostu muszę regularnie brać wraz z moją partnerką lekcje ze szkoleniowcami, których lekcje kosztują często 150-160 euro. Są to niebotyczne 160 kwoty. Euro? 160 euro. No. Ja nauczę Państwa wszystkich tańczyć za 150. Proszę przyjść do Jacka z OX-u, tak. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że lekcje będą bardzo efektywne. No, oba trzy, tak. Dobrze, wróćmy na chwilę do tego. Aha, i dodatkowo są takie drogie, tak? I... Te lekcje, no, bo miałem już między innymi lekcje... A macie szansę na sponsora? Wy jako na przykład para? Taką... Nieustannie go szukamy. Aha, okay. Nieustannie go szukamy, nie udało nam się go jeszcze znaleźć. Muszę się pochwalić, że pan Mariusz Reinda okazjonalnie też starał się zawsze nas wspierać, prześle na jakieś grosze, ale to jest, mówię, kropla w morzu i tych wydatków jest na tyle dużo. Na razie jeszcze w jakiś sposób tam staramy łączyć się koniec z końcem, ale na dłuższą metę, jeżeli myślimy, nie wiem, o jakieś tam top 48 na świecie, to rzeczywiście wtedy te wydatki diametralnie wzrosną. Czyli tak, bo tutaj zaczyna się robić pewna akwatyczna rzecz, to chyba będzie wielki pokaz. Ja się boję, że za chwilę zostanę zmoczony. Więc musimy też kończyć. Można odesłać wszystkich, rozumiem, na stronę internetową szkoły, którą prowadzisz. Można wszystkich odesłać do Facebooka, tak? Co na tym Facebooku jest? Są cały czas nieustannie aktualnie dodawane posty, wyniki z turnieju, różnego rodzaju oferty, zajęć, które prowadzimy w naszej szkole, no i dzieje się, jest żywo, zabawnie. Zawsze też staram się jakieś zabawne posty też tam ustawić, że jak ktoś się chce pośmiać, potańczyć, zapraszam. I oprócz tego, że jesteś do tańca, to też trochę do różańca, że tak powiem. Dlatego, że... No z tym mam ostatnimi czasem do bakiery. Na końcu chcę Cię zapytać o to, bo pracujesz w Czeskiej Republice często też, tak. W jakiś sposób. Jak się przekłada, można by powiedzieć ogólnie, ateizm Czechów na Twoją wiarę? Bo akcentujesz to na Facebooku i to jest zauważalne dla osób, które wchodzą. Sfera wiary jest dla mnie bardzo ważna, zawsze była. Muszę powiedzieć, że przebywanie wśród Czechów, nie mówię wszystkich, bo oczywiście mam mnóstwo też nam osób wierzących z Czeskiej Republiki, ale ten ogólny ateizm, kiedy w Pradze, w kościele, w niedzielę na 10 jest zarówno zaledwie 9-10 osób, to jest to dramatyczne. Żyję też w klubie, w którym mnóstwo osób nie wierzy w Pana Boga, ale staram się właśnie poprzez kontakt z moim księdzem Marcinem, obracam się wśród ludzi, którzy wierzą, więc tak jakby podtrzymuje mnie na duchu strasznie. No i miałem kilka takich sytuacji, że ten Bóg rzeczywiście pokazał mi, obcisnął na mnie takie piętno, jestem tutaj przy Tobie, czuwam. Co nie oznacza oczywiście, że jestem idealnym katolikiem i nie popełniam błędów, bo to... Człowiekiem. Jestem człowiekiem, tak, z błędami, czasami bardzo dużymi. Należy o tym pamiętać, ale wiarę akcentuję. Proszę Państwa, należy o tym pamiętać. Naszym gościem był człowiek Jakub Chmiel, przy okazji tancerz, przy okazji nauczyciel, roku tak. Nawet. No i zapraszamy na stronę internetową, wszystkie informacje i możecie kontaktować z Jakubem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Skakujesz teraz i tańczysz w fontannie. No nie, to chyba jeszcze przede mną dzisiaj wyjazd. Bardzo ważny, służbowy, więc raczej w tej fontannie nie zatańczę. Po Czeskiej Republice czy gdzieś po Polsce? Po Czeskiej Republice przygotowujemy się do obozu, który będzie miał miejsce już jutro. Mnie zachęciło to 160 euro za godzinę, to znaczy nie, że chcę chętnie płacić, ale że muszę się nauczyć tańczyć, żeby udzielać takich lekcji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Dzięki.